pragnę wam opowiedzieć na dobranoc bajkę o wielkiej miłości, która trwa już ponad ćwierć wieku. Mój znajomy od ponad ćwierć wieku kocha kobietę. Kocha kobietę miłością romantyczną, miłością namiętną, miłością szaleńczą, miłością, która przynosi jemu niezapomniane wrażenia. Za każdym razem, gdy spotyka żonę, oczywiście nie swoją, to przeżywa ogromne uniesienie. Ona też. Oni od 25 lat, za każdym razem, jak się spotykają, jak się widzą, to się kochają. Czemu? Przecież nie przysięgali sobie ani miłości, ani wierności, ani uczciwości. A ich miłość trwa ponad 25 lat. Oni przez 25 lat nawet się nie pokłócili. Oni przez 25 lat się nie wyzywali. Oni nawet nie podpisali żadnej intercyzy małżeńskiej, że jedno drugiego nie będzie okradać, oszukiwać i pieniędzy wyciągać z cudzego konta. Oni nie mają wspólnoty majątkowej. Oni nie mają wspólnych dzieci, mają dzieci. Może mają też wspólne, do tego się nie wiem, czy się przyznają, ale mają dzieci. Jedno ma dzieci i drugie ma dzieci. Jedno ma żonę, drugie ma męża i obydwoje przez wiele, wiele lat kochają. Kochani, takie przypadki znane są również w literaturze. Takie przypadki, że miłość może trwać wieki, no może przesada, dziesiątki lat. Chociażby, kochani, przypominam, Cyrano de Bergerac. Kochani, czemu? Czemu? No bo nie przysięgają, bo nie gadają tych bzdur, że świadom praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny będę się starał, bo inaczej to by się nie starał, to nie dołożyłby żadnych emocji, żadnych starań, jakby nie przysięgał, bo nie dawał obrączki na znak miłości i wierności, jednocześnie myśląc sobie, Boże, co ja robię i po co, skoro już mam ukochaną inną. I dlatego, kochani, jak chcecie kochać przez wiele lat, to jednym z cudownych rozwiązań to jest poznać swoją miłość na tydzień przed ślubem z własną żoną. Działa genialnie na lata.